Dwóch nastolatków trafiło do szpitala po tym, jak nożem zaatakował ich 12-latek. Wszystko działo się w sobotę po południu na osiedlu 30-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Policjanci w wyniku działań operacyjnych ustalili tego domniemanego sprawcę tego zdarzenia. To 12-letni chłopiec. Policjanci zastali go w miejscu zamieszkania. W jego pokoju znaleźli nóż, który został zabezpieczony. Zabezpieczyli policjanci również jego odzież. Decyzją sądu rodzinnego w Wodzisławiu Śląskim ten chłopiec, ten 12-latek pozostał w swoim miejscu zamieszkania pod opieką swoich prawnych opiekunów. Dwóch rannych nastolatków w wieku 15 i 17 lat zostało przewiezionych do szpitali. Młodszy trafił do szpitala wojewódzkiego w Rybniku. Starszy został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Otrzymał pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym, a później został hospitalizowany na oddziale chirurgii i urologii. Jest obecnie w stanie stabilnym, średnim. Rokowania na szczęście są ostrożnie optymistyczne co do jego stanu zdrowia. Chłopiec jest przytomny, oddycha samodzielnie, jest z nim kontakt. Żaden z nastolatków nie został jeszcze przesłuchany. O dalszym postępowaniu w tej sprawie zadecyduje sąd rodzinny.